Szczęść Boże, moi drodzy, chcę Was zaprosić jak zwykle w piątkowy wieczór na ignacjański rachunek sumienia. To jest modlitwa, która się składa z 5 kroków. Do każdego z tych kroków daję wprowadzenie, potem jest czas, żeby już sam na sam z Panem Bogiem ten krok zrealizować. Tę modlitwę nagrywamy przed Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. To jest kościół prowadzony przez jezuitów. U jezuitów mamy rok ignacjański, jubileusz, 500 lat od nawrócenia świętego Ignacego. Dlatego ta wizyta, chociaż wirtualna, w naszym sanktuarium wiąże się z możliwością uzyskania odpustu. Zachęcam Cię, żebyś zbudził taką intencję i dobrej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W pierwszym kroku rachunku sumienia dziękujemy Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. Zachęcam, żeby przez chwilę po prostu mówić Jezusowi, za co Mu jesteśmy wdzięczni, ale też szukać w swoim sercu postawy wdzięczności. Panie Jezu, bardzo Ci chcę dzisiaj dziękować za. Kiedy to dziękczynienie wypływa, wypowiadamy kolejne łaski, za które dziękujemy Bogu, to serce staje się wdzięczne. Właśnie to jest to wejście w postawę wdzięcznego serca. Jeśli tak się w nas dzieje, to po prostu trwajmy już, nie gadając, w tej postawie wdzięcznego serca przed Jezusem. Drugi krok rachunku sumienia to prośba o łaskę, o światło, o łaskę rozpoznania własnych grzechów, o łaskę rozpoznania wewnętrznych poruszeń, pokus, pociągnięć do dobra, o łaskę rozeznawania duchowego. Zostawię teraz chwilę ciszy, każdy może sam o tę łaskę poprosić tak jak chce.
kolejny, trzeci krok rachunku sumienia to jest takie przyglądanie się przed Jezusem albo razem z Nim jakimś ważniejszym wydarzeniom naszego dnia, takim wydarzeniom, które pozostawiają jakiś niesmak albo są w nas znakiem zapytania. Nie wiem, co się tam do końca stało, czy ja tam postąpiłem zgodnie z własnym sumieniem, czy wygrały jakieś ludzkie względy. Do takich rzeczy warto wrócić, przy takich rzeczach warto się zatrzymać i przez chwilę razem z Bogiem się im przyglądać, zanurkować w głębie serca i zobaczyć, co mną tak naprawdę kierowało, dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowałem, albo dlaczego jakąś decyzję zawiesiłem w próżni, nie podjąłem jej. Teraz przez dłuższy czas czemuś takiemu się przyglądajmy. W kolejnym kroku rachunku sumienia z tym, co zobaczyliśmy w trzecim kroku, przychodzimy, żeby powiedzieć przepraszam, żeby powiedzieć zmiłuj się nade mną, bo wybrałem nie Ciebie, bo wybrałem nie Twoją Ewangelię, bo coś innego stało się dla mnie ważniejsze niż Ty. Trwanie w takiej postawie skruchy nie chodzi tylko o nasz żal, żebyśmy się na samych sobie nie skupili, ale też żebyśmy weszli w przyjmowanie Bożego miłosierdzia, w to, że w Jezusie Chrystusie Bóg objawia się nam jako naprawdę dobry, jako naprawdę przebaczający, jako ten, który z krzyża mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Możemy teraz wewnętrznie przed Jezusem, przed tym krzyżem przyjąć i te słowa płynące z krzyża też przyjmować, tak by one nas uzdrawiały. I pamiętajmy, że tą drogą do uzdrowienia jest skrucha.
piątym kroku rachunku sumienia razem z Panem Jezusem patrzymy na nasze jutro czy nasz przyszły tydzień i prosimy o łaskę wierności Jego natchnieniom i wierności własnemu sumieniu. Możemy to zrobić własnymi słowami teraz przez chwilkę. Chcę zakończyć ten rachunek sumienia słowami świętego Ignacego, modlitwą, która pochodzi z jego książeczki ćwiczeń duchowych. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. Od złośliwego nieprzyjaciela, obroń mnie. W godzinę mojej śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Otwórzcie serca na błogosławieństwo. Dzięki za wspólną modlitwę, dzięki też za każde wsparcie, takie jak kciuki w górę, naciśnięty dzwoneczek czy subskrypcja. Zachęcam też, żeby zajrzeć na drugi kanał, bo oglądasz to albo na Jezuici, albo na Mocni w Duchu. No to zajrzyj na ten drugi i zobacz, tam też są dobre Boże treści. Mam nadzieję, że do zobaczenia.